Witam w kolejnym odcinku Mikropolski. Dziś jestem w Golubiu-Dobrzyniu, mieście, myślę, że całkiem dobrze znanym turystom, dużym, małym i średnim. Odkąd mam ten kanał, to pomysł pojechania i nagrania odcinka z Golubia-Dobrzynia pojawia się w mojej głowie regularnie i zaprawdę Wam powiadam, że jest to chyba 7. próba przyjechania do tego miasta i nagrania odcinka. Poprzednie próby za każdym razem w ostatniej chwili spalały na panewce. Coś się wydarzało, co uniemożliwiało mi przyjechanie tutaj i nagranie odcinka. To były kwestie zawodowe bardzo często, jakieś spotkania, których nie można było przełożyć. To były nieoczekiwane jakieś katarki u dzieci, które sprawiały, że musiałem zostać w domu. To były jakieś nieoczekiwane rodzinne kwestie albo po prostu kwestie związane z życiem towarzyskim. No bo prowadzę kanał, ale robię to tak naprawdę amatorsko. Robię to tylko wtedy, kiedy to nie przeszkadza mi w prowadzeniu innych aktywności życiowych, czy to rodzinnych, czy zawodowych. No i za każdym razem, jak jechałem do Golubia-Dobrzynia, czy planowałem pojechać, to się okazywało, że coś na ostatniej prostej się działo takiego, że jednak nie mogłem pojechać. I nawet ostatnio, kilka miesięcy temu, ruszyłem. Wsiadłem w samochód i zacząłem jechać do Golubia-Dobrzynia. I zostało mi dosłownie z 20 minut drogi. Poczułem pragnienie. Zobaczyłem Dino, zatrzymałem się w Dino gdzieś pośrodku niczego. Nie wiem, jak się nazywa ta miejscowość. Kupiłem sobie, co chciałem kupić w Dino, zadowolony wróciłem do samochodu i samochód nie odpalił. A dodam, że mam samochód no nowy tak naprawdę, mam go od nowości, ma 3 lata, 3,5. No generalnie z wieku i z przebiegu jest zadbany na tyle, że powinien odpalać bez problemu. Okazało się, że po raz pierwszy w dziejach nowy, prawie nowy samochód mnie zawiódł i nie był w stanie ruszyć z miejsca. Wezwałem lawetę, laweta jechała do mnie 2 godziny. Pan laweciarz przytomnie, jak już przyjechał, to stwierdził, że to może być akumulator. Sprawdził akumulator, naładował. Okazało się, że to był akumulator, samochód był w stanie jechać dalej. Pomyślałem, że no, jestem 20 minut od Golubia-Dobrzynia, więc się tak łatwo nie poddam, tylko no, pojadę do tego miasta i jeszcze nagram ten odcinek. No ale wtedy okazało się, że podczas tego postoju zepsuła się aparatura od kontroli AdBlue, takiego płynu, który się wlewa do silników, do samochodów z silnikiem dieslowym, żeby spaliny były czyste i spełniały normy emisyjne, czy coś w tym stylu, w sumie to nie wiem. No ale nie o tym. Okazało się, że zepsuł się ten czujnik pomiaru AdBlue i stwierdził, że AdBlue nie ma, mimo już było. A jak ten czujnik stwierdza, że AdBlue nie ma, to w pewnym momencie informuje, że jeszcze kilka uruchomień silnika i przy kolejnym już niestety bez AdBlue nie pojedziesz, mój drogi kolego. A ja wiedziałem, że to AdBlue jest tam pełne, bo dosłownie niedawno je napełniałem. W związku z tym wiedziałem, że jest to dosyć poważna awaria, która może unieruchomić mój samochód i na moje nieszczęście to pan laweciarz, który mi ten samochód tam uruchamiał i sprawdzał, nie zauważył tego powiadomienia komputera pokładowego i chyba dwukrotnie włączył i wyłączył silnik i została informacja, że jeszcze jedno uruchomienie silnika i kaplica. No i to sprawiło, że doszedłem do wniosku, że muszę wracać do domu tak naprawdę, a nie oglądać Golub-Dobrzyń. Nie wiem, czemu to opowiadam, chyba dlatego, bo chciałem powiedzieć, że po prostu Golub-Dobrzyń to jest dla mnie takie miasto, które mam takie wrażenie, że tak nie za bardzo chcę mieć ze mną coś wspólnego. No i nie podobasz mi się. Więc cieszę się, że tu w końcu dojechałem. Cieszę się, że pogoda jest na tyle dobra, że można nagrać sympatyczny odcinek. Cieszę się, że jest przed majówką z mojej perspektywy. W związku z tym miasto jest jeszcze puste, pozbawione turystów. I cóż mogę powiedzieć, zapraszam na szybką, małą wycieczkę po Golubiu-Dobrzyniu. A tak szczerze powiedziawszy, to po Golubiu, ponieważ miasto składa się z 2 części. Golub to jest ta część mniejsza, historyczna, starsza, bo z rodowodem średniowiecznym. Dobrzyń jest po drugiej stronie rzeki Drwęcy. Jest to miasto
które uzyskało prawa miejskie w 1789 roku. Jest to miasto praktycznie współczesne, oczywiście znacznie większe od niewielkiego, kompaktowego Golubia, ale też pozbawione jakichś szczególnych zabytków. Szczerze powiedziawszy, ten najważniejszy zabytek Dobrzynia widzę przed sobą, biały kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny, jeżeli pamiętam. Szczerze powiedziawszy, nic dla mnie interesującego, bo takie kościoły mi się jakoś nieszczególnie podobają, więc pozwólcie, że się skupimy dziś na oglądaniu zamku oraz na wycieczce po golubskiej starówce, która właśnie patrzy na mnie na dole tego wzniesienia i zachęca mnie do tego, żebym się rzucił w wir jej uliczek, więc dajmy sobie chwilę radości z Golubiem Dobrzyniem. Moi drodzy widzowie, zapraszam do oglądania. Muszę koniecznie jedną rzecz powiedzieć, że widok z tego cypla morenowego na Stare Miasto w Golubiu jest przepiękny. No może on nie jest jakoś turbo imponujący, może nie jest to najpiękniejszy widok na świecie, ale powiem szczerze, że niewiele polskich miast oferuje taki punkt widokowy położony wysoko nad starą częścią miasta, z którego można właśnie sobie spokojnie obserwować Stare Miasto, czy po prostu część miasta. Więc muszę przyznać, że lubię tak sobie po prostu popatrzeć na to, co się dzieje tu na dole. I rzeczywiście ten widok jest jak na polskie miasta chyba jednak dosyć incydentalnie spotykany. Tu też od razu możemy zwrócić uwagę na to, że na tym Starym Mieście w Golubiu, które jest niewielkie, znajdują się dwa kościoły. Jeden kościół były, a drugi kościół współczesny. Kościół, który cały czas istnieje, to jest ten. To jest kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny. Już mi trochę buzia zamarza od wiatru, więc zaczynam seplenić. Tym niemniej jest to kościół gotycki. A tu, no tu znajduje się były zbór ewangelicki, wybudowany na początku XX wieku, inspirowany architekturą średniowieczną i architekturą krzyżacką. Natomiast po II wojnie światowej ten budynek został przekształcony i obecnie znajduje się w nim, z tego co pamiętam, chyba szkoła. Myślę sobie, że taka szkoła w takim budynku, no to musi robić wrażenie. Otóż mamy prawie maj, ale z kolei tu widać, że ktoś właśnie rozpalił w piecu. I powiem, że jak byłem tu kilka lat temu na majówkę, no to zapach z kominów był w Golubiu naprawdę bardzo intensywny, no bo miasto znajduje się w takiej trochę nietce, tak, w Dolinie Drwęcy. Drwęca to jest rzeka, która rozdzielała przez wieki Golub od Dobrzynia, bo była to rzeka graniczna, była to rzeka pomiędzy Mazowszem a Państwem Krzyżackim, była to granica pomiędzy zaborami rosyjskimi i pruskim. Była to granica powiatów, a obecnie jest to tak naprawdę rzeczka, która już nie dzieli, a łączy. Łączy Golub z Dobrzyniem. No, co ciekawe, miasta połączyły się dopiero w roku 1951. I tak jak sobie czytałem w internetach, to cały czas mają chyba taką trochę dualną naturę te dwa ośrodki. Niby stanowią jeden organizm miejski, ale w rzeczywistości podobno jest tu sporo dualizmu. Nie wiem, jak jest obecnie, ale czytałem jakieś wspomnienia ludzi z lat 60., którzy opowiadali, że w czasach Big Beatu młodzieniaszkowie, czy młodzi ludzie z Golubia i z Dobrzynia się wzajemnie obrzucali kamieniami przez rzekę. Nie wiem, jak jest obecnie, podejrzewam, że obecnie to wszyscy to mają w nosie, także dlatego, że Golub jest zdecydowanie mniejszy od Dobrzynia. W Dobrzyniu mieszkają ludzie, tam się prowadzi interesy, tam się żyje, tam się pracuje, a Golub jest tą częścią taką turystyczną, a więc mającą trochę inny vibe. Thank you.
oczywiście. Do Golubia Dobrzynia przejeżdża się przede wszystkim dla Zamku Krzyżackiego. Jest to pewnie jeden z najbardziej popularnych i znanych zamków krzyżackich w Polsce, a więc również w Europie, na świecie i we wszechświecie. Zamek zalicza się do jednych z najstarszych zamków ziemi chełmińskiej, szeroko rozumianej. Budowa rozpoczęta w 1300 roku, zakończona gdzieś w okolicach 1330. Oczywiście jego niegdyś obronna forma została stępiona przez renesansową przebudowę. Renesansowa przebudowa z wieku XVI ozdobiła czy wzmocniła wizualną stronę zamku tymi pięknymi renesansowymi attykami. Mamy również wieżyczki narożne. Wieżyczki, które nie pełnią i nie pełniły nigdy, zdaje się, że funkcji obronnej, a jedynie funkcję dekoracyjną. Niegdyś te attyki były zdobione jeszcze z graffiti, którego obecnie nie ma. Nad wejściem do zamku znajduje się piękny, okrągły zegar w takim okrągłym wyżłobieniu. Nie wiem, jak to się nazywa z punktu widzenia, nie wiem, jak to się nazywa w architekturze. Sam zamek jest położony na wzniesieniu, czy też na, zdaje się, że to się mówi, cyplu morenowym. No i co tutaj dużo mówić i co tutaj strzępić ryja, jest rzeczywiście przepiękne. W trakcie swojej historii przechodził różne koleje losu i do XX wieku doczekał w umiarkowanie dobrej kondycji. Aczkolwiek na przykład w latach 30. XX wieku w tym zamku swoją siedzibę, oddział miał Hitlerjugend, więc historia tego zamku jest taką historią typową dla zamków krzyżackich i pokrzyżackich, które w czasach średniowiecznych, ale też późniejszych, były oględnie mówiąc niezbyt szanowane. To była taka architektura pospolita, obronna, taka architektura, której tak naprawdę nawet Prusacy, którzy przecież byli dziedzicami, potomkami państwa zakonnego krzyżackiego, jakoś się do tej historii nie chcieli przyznawać i nie traktowali jej jako zbytnio wartościowej. To się zaczęło zmieniać dopiero w wieku XIX, ale wiele zamków do tego wieku XIX nie przetrwało w zbyt dobrej kondycji. Natomiast zamek w Golubiu Dobrzynia, dokładnie mówiąc w Golubiu, no jest rzeczywiście przeuroczy i powiedzmy to sobie szczerze, jak się do Golubia Dobrzynia przyjeżdża, to się przyjeżdża przede wszystkim właśnie dla tego zamku, żeby się na niego popatrzeć, poobcować z nim. No ale, jest to zamek, który oddaje hołd Wazom, a ja o Wazach i o dynastii Wazów mam dosyć umiarkowanie pozytywne zdanie. Już je wielokrotnie wygłaszałem, więc nie ma sensu się powtarzać. Zapraszam do odcinków z Brodnicy, czy odcinka z Czerwińska nad Wisłą, gdzie daję upust swoim antywazowskim poglądom. Natomiast oczywiście w tym zamku mieszkała Anna Wazówna, czyli królewna. To była siostra Zygmunta III Wazy, to była wnuczka Zygmunta Starego i królowej Bony. Anna Wazówna to jest taki symbol, czy taki przykład, taki wzór takiej dobrej pani. Dobrej pani, takiej starej panny byśmy powiedzieli brutalnie. Czy może nie, współcześnie to byśmy powiedzieli singielki albo beskidki. Natomiast rzeczywiście Anna Wazówna ma w polskiej takiej historiografii bardzo pozytywny wizerunek. Między innymi dlatego, że była w czasach swojego życia szykanowana ze względu na swoją wiarę protestancką. No ale prawda jest też taka, że Anna Wazówna, oprócz tego, że była szykanowana za wiarę i została na przykład wydalona z Krakowa, to była też niezbyt dobrze postrzegana przez współczesnych, przez polską szlachtę czy magnaterię ze względu na to, że była takim bardzo proszwedzkim doradcą króla. Król się jej radził w wielu kwestiach i bardzo często doradzała mu rzeczy, które, tak upraszczając, nie były do końca zgodne z racją stanu Rzeczpospolitej. Między innymi nieustannie zachęcała Zygmunta III Wazę do tego, żeby zabiegał o odzyskanie i o przejęcie kontroli nad szwedzkim tronem, co tak naprawdę sprowadziło na nas sporo nieszczęść i sprawiło, że taka na przykład wojna, którą nazywamy potopem, to była trochę wojna rodzinna, a więc wyjątkowo krwawa, brutalna i bezwzględna, na czym niestety ale ucierpiała przede wszystkim Rzeczpospolita, przede wszystkim korona.
Tak więc Anna Wazówna ma dobrą, ma dobry PR, natomiast tak szczerze powiedziawszy, nie zawsze jest on do końca uzasadniony. Możemy dużo o niej poczytać, między innymi to, że pomagała biednym, że wspierała ubogich, że pomagała dzieciom, że wspierała edukację. Gdzieś tutaj dookoła zamku mamy takie kwietniki czy zielniki Anny Wazówny, bo ona uwielbiała wzorem swojej babci, czyli królowej Bony, hodować różnego rodzaju kwiatuszki. No taka sympatyczna pani tak naprawdę, no, ale w rzeczywistości była to dosyć przebiegła i bardzo proszwedzka i bardzo protestancka doradczyni i taka szeptucha, można by było powiedzieć, króla, która doradzała mu rzeczy, które z polskiej racji stanu były niewłaściwe, więc należy mieć tego, myślę, świadomość. A Anna Wazówna była starostą golubskim i była starostą golubskim oraz starostą brodnickim i spędzała pół roku na zamku w Brodnicy, a pół roku na zamku właśnie w Golubiu Dobrzyniu. I to ona między innymi odpowiadała za przebudowę w stylu renesansowym tego zamku. Koło zamku rozstawione są armaty i kolubryna. Są to rekwizyty, a przynajmniej te dwie armaty, kolubryna i armata, są rekwizytami z filmu Potop Jerzego Hoffmana, a więc każdy miłośnik tego bądź co bądź jednak kultowego filmu z pewnością powinien odwiedzić Golub Dobrzyń, żeby zobaczyć właśnie tą kolubrynę, którą, jak rozumiem, wysadził Kmicic, o ile nic nie przekręcam. No, muszę powiedzieć, że mimo że jest to rekwizyt mający lat 50, tak, ponad, to robi to wrażenie. Rynek jest bardzo sympatyczny, zabudowany kamienicami. Najstarsza z nich to chyba rok 1617, jeżeli dobrze kojarzę. Taka dosyć, bym powiedział, barokowa. Więc rynek jest sympatyczny, aczkolwiek zastawiony samochodami. No ale z drugiej strony to oznacza, że nie ma tu problemów z tym, żeby zaparkować, przynajmniej poza sezonem, co nie jest normą w innych miastach. A to jest dom pod kapturem. Szachulcowy dom z podcieniami. Tak podobno wyglądał niegdyś golubski rynek w całości, ale przetrwał tylko ten jeden budynek. Jest to zabytek, ale niestety zabytek zamknięty na cztery spusty. Nie można wejść, ale może chociaż przez okienko można popatrzeć. I kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, przełom XIII i XIV wieku. Kościół gotycki z wykorzystaniem tzw. zędrówki z imponującą wieżą, która była wieżą obronną, a dokładnie mówiąc to obserwacyjną,
bo prowadzono z niej obserwacje, czy do miasta się nie zbliżają jakieś wrogie zagony. Zresztą swoją drogą, jakby się miało zbliżać, no to od strony Mazowsza, czyli od strony Dobrzynia dzisiejszego. Ot taka ciekawostka. Pamiętajmy, że czasami to my byliśmy tymi złymi, przeciwko którym się trzeba było bronić. Kościół duży, bardzo ładny, gotycki. Cóż mogę powiedzieć więcej? No, stanowi taką żelazną czołówkę gotyckich świątyń w małych polskich miastach. Szkoła w dawnym kościele, uważam, że to jest doskonały pomysł. Jak widać w Golubiu, zachowało się też troszeczkę murów miejskich. One tak w fajny sposób oddzielają Stare Miasto od tej dosyć ruchliwej ulicy, która jest tuż za tymi murami właśnie. Więc robi to taki fajny klimat i trochę tak, bym powiedział, porządkuje i uspokaja to Stare Miasto. Stare Miasto, które muszę przyznać, że wygląda dokładnie tak, jak je zapamiętałem sprzed kilku lat. Czyli no, jest tutaj trochę nieporządku estetycznego, ale niewątpliwie miejsce ma ogromny potencjał. I trzymam kciuki, żeby Golub wykorzystywał ten potencjał jak najlepiej umie. Takie fajne są tutaj zaułki, które opustoszały, bo jeszcze przed chwilą byli tutaj różni ludzie palący papierosy. Jednego pana to widziałem chyba z 5 razy, jak przechodziłem, i cały czas palił papierosa. Albo pali bardzo wolno, albo bardzo dużo. Raczej to drugie. Bardzo ładne miasto, tylko wygania mnie z niego deszcz i ogólne zmęczenie. Ale powiem tak, jeżeli nie byliście, to warto do Golubia Dobrzynia przyjechać, a jeżeli byliście, ale dawno, to warto wrócić, chociaż wiele się w tym mieście chyba nie zmieniło. No i tyle.